Kiedyś mi ktoś powiedział, że inni mogą mnie nienawidzieć tylko dlatego, że inni mnie kochają. Tak po prostu. Kiedyś tego nie rozumiałem. Dzisiaj to rozumiem tak bardzo. Hej kochany człowieku, witacie wuja z Porada na kanale Wujka Porady. Dzisiaj nagrywałem w pionie, nie wiem, ostatnio coś nagrywałem w pionie. W ogóle ostatnio na YouTube bardzo mało nagrywam. Często też piszecie, żebym nagrywał dłuższe filmy. W sumie to może bym nagrywał, ja mi się w ogóle nie chce nagrywać dłuższych filmów, to nagrywam krótsze. No dobra, ale jak to ja zwykle. Dzisiaj, tak jak było w czołówce, właśnie o tym nienawiści. No bo pytanie jest, dlaczego inni ludzie nas nienawidzą? To jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego nas inni ludzie nienawidzą? Kwestia jest, co ja, Adam, robię z tym pytaniem. Powiem o swoich paru fazach w swoim życiu, czyli faza numer jeden. Inni mnie nienawidzą, czyli są moimi wrogami. To jedziemy z kupy. Nie będę przeklinał. Jeśli ktoś mnie nienawidzi, znaczy się, że nie jest w mojej drużynie, jest przeciwko mnie, więc z nim jadę. Przyznam się szczerze, że często jeszcze tę metodę stosuję. Może nie jest tak agresywnie jak kiedyś, że nie wiem, nie chcę nikomu zrobić krzywdy fizycznej. O Boże, rozładuje mi się. No to hej, po mojej przerwie technicznej trochę podładowałem telefon, nie za dużo, więc powinno wystarczyć. Okej, no to mówiłem o tej nienawiści, o moim pierwszym sposobie, czyli jeśli dostaję sygnał od świata, czyli ktoś mówi, że mnie nienawidzi lub moja ocena, jego zachowanie jest takie, że uważam, że on mnie nienawidzi, nie lubi i tak dalej, no to wiadomo, że jest moim wrogiem. Jak jest moim wrogiem, no to co, jedziemy, tak jak mówiłem, to jest pierwszy mój pomysł. Po jakimś czasie pracy nad sobą okazywało się, że zmieniłem tą taktykę i jeśli ktoś mówił, że robię coś źle, to już go nie nienawidziłem, tylko i to jest teraz śmieszne, bardzo, bardzo lubię i myślę, że dużo osób to stosuje do dzisiaj. No dobra, w sumie to jest film o mnie i o moich doświadczeniach. Więc następnym moim etapem było coś takiego, że mówiłem, no rozumiem go, no jest jeszcze pogubiony, nie jest w cudzysłowie oświecony, jeszcze jest w starym nałogu, patrz ludzie, którzy piją, albo nie rozumie mojej drogi. I tak byłem przez kilkanaście albo kilkadziesiąt, nie, kilkanaście lat, bo to generalnie rzecz biorąc gadałbym bzdury, że to przez kilkadziesiąt. Przez kilkanaście lat utwierdzało mnie w tym, że ja już idę tą dobrą drogą, a ci ludzie, którzy mnie nie lubią z jakichś powodów, to właśnie, no to właśnie są tacy ludzie, którzy trochę im współczuję. Myślę, że pierwszy etap i drugi etap za bardzo się nie różni. Co? Jak to? No tak to. Bo w pierwszym była otwarta taka, że ej kurde, nienawidzę cię, a w drugim stronie generalnie rzecz biorąc też tych ludzi nie lubiłem, tylko już byłem mądrzejszy i podduszałem ich w białych rękawiczkach. Kiedyś tak normalnie dawałem w pysk. Mówiłem ty pip, 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 a potem robiłem to w białych rękawiczkach. Dzisiaj myślę, że to się niczym nie różni. Bo i tak generalnie rzecz biorąc tych ludzi, jeśli nawet mówiłem, że oni są pogubieni, czyli stawiałem się wyżej ponad nich. Nie wiem, czy to kumacie, czy nie kumacie, ale myślę, że dzisiaj dużo osób właśnie taką technikę stosuje. Dzisiaj już mi się nie chce takiej techniki stosować. To jak jest dzisiaj? Dzisiaj, tak jak mówiłem na początku, w pierwszym, zanim mi ta bateria padała, to jest coś takiego, że jeszcze często stosuję taką metodę, że jeśli ktoś ma odmienne zdanie ode mnie lub coś mówi, no to jest przeciwko mnie i wchodzę w starego Adama, ale generalnie rzecz biorąc idę w tą stronę i często już chciałem powiedzieć, udaje mi się, a tak bardziej nie udaje mi się, tylko częściej właśnie jestem w tym takim, jakby to powiedzieć, szukam słowa, już mam. W takim momencie, że po pierwsze, każdy człowiek ma możliwość wyrażania swojego zdania. To po pierwsze. Po drugie, każdy człowiek może mnie lubić, może mnie nienawidzieć i to też jest okej. Kiedyś chciałem, żeby mnie wszyscy lubili.
Tak się nie da, to jest pierwsza sprawa i to jest odrębny wątek, nie o tym chciałem mówić, bo już mi myśl uciekła, ale powracając do głównego wątku tego filmu, no to kwestia jest tego typu, że jeśli w końcu zrozumiałem, że chcę jechać po kimś, bo on mnie nie lubi, to w sumie czym ja się różnię od niego? Niczym. Tak samo się zachowuje jak on. Co to znaczy, że tak samo się zachowuje jak on? No bo on przecież mnie nie lubi, a ja nie lubię, że on mnie nie lubi, więc w sumie mogę sobie zbić z nim żółwika, piąteczkę przybić, dać przytulaska i tak dalej. Zauważyłem, że jeśli ktoś pisze, że mnie nienawidzi i ja chcę uzyskać jakiś efekt typu, żeby on dalej mnie nienawidził, to ja wiem dokładnie, co napisać. Ale jest też kwestia tego typu, że jeśli ja chcę, żeby ta osoba przestała, że tak powiem, zionąć do mnie nienawiścią, to wiem, co też zrobić. Co zrobić? Zmienić myślenie. Ale to chodzi tylko i wyłącznie o mnie, a nie o tamtą osobę. I ją polubić, bo i zrozumieć, że ta osoba ma prawo wyrażać swoje zdanie. I jeśli tak zaczynam działać, okazuje się, że to ma super rewelacyjne rezultaty. Co to znaczy? To znaczy się, że okazuje się, że nam ta osoba albo odpuszcza, albo szuka czegoś innego, więc będzie poszukać sobie inną osobę, którą może nienawidzieć, albo rzeczywiście zaczyna pisać i mówić, że sorry wujas, że tak ci pojechałem, ale mam bardzo ciężki okres. Albo sorry wujas, bo jestem chora na raka i tak dalej. Mam taki, wiecie, prowadzę ponad 6 lat już ten wszystkie swoje social media, ten kanał, więc tych historii mógłbym wam dożyć. I się zauważyłem, że chodzi, jak ja się nie boję, jak ja się kurwa po prostu nie boję, przeklnąłem, a jak ja się po prostu przestaję bać, to żadne słowa nie są w stanie mnie zranić. Jeśli się boję, to naprawdę krzywe spojrzenie, krzywy komentarz, krzywy komentarz jakikolwiek i tak dalej, powoduje, że ja sram w gacie i wtedy staję się agresywny. No bo po to jest po prostu lęk. Więc jak ja sobie radzę? No ja ci radzę sobie za pomocą tej metody rozsądnej terapii zachowań, ale oczywiście metod jest wiele, więc tak jak mówię wam, jakby ktoś chciał coś poznać na ten temat, to piszcie, zrobię następne warsztaty, bo chcę zrobić następne warsztaty, się spodziewam bardzo gorąco. Kochane ludziska, to nie świat zewnętrzny wmiesza mi w głowie. Nie. To mój odbiór świata powoduje, że albo będę wszystkich nienawidził i niczego nie lubił, albo będę spokojny i będę czynił dla siebie dobro, a co za tym idzie, dobro dla innych. Dobra, kończę, bo bateria się kończy, a dwa, że zobaczcie, jak się poca. To widać? Nie widać, na całe szczęście. Cześć, kocham was.